Słuchajcie, to jest fajne, co? Fajny ten smołczank, bo bardzo łatwo sobie można zająć wenty, no. Jakby jedyna pozycja, no to jest tutaj. Ale to sobie dopalacie to. Palicie sobie tę pozycję tutaj. Goście będą skanować raczej, ale to wiecie, to jakby chwilę i tak macie czasu. To jest bardzo fajne. Mi się bardzo podoba ten smok, wam powiem. To jest bardzo, bardzo fajne to jest. Bardzo fajne to jest. Słuchajcie, zapiszcie sobie, zróbcie shota, ok? Ustawiacie się tutaj. Faktycznie, wy możecie tego nie widzieć na ekranie, bo jakość Twitcha pewnie na to może nie pozwalać, ale to są te dwie kropki faktycznie. I celujecie sobie w tą kropkę i jedziecie wyżej, aż się zetknie wam z tą kropką. I na waszym ekranie to powinno być widać. Na Twitchu możecie mieć z tym problem, nie? Bo to ledwo widzę ja tutaj u siebie. Więc pewnie na Twitchu pewnie tego nie widzicie, nie? I po co jest ten smok? Ten smok jest po to, na nioku. Tak, w ogóle w Tero, słuchajcie, drzwi powinno się rozwalać tak naprawdę co rundę, nie? Bo to bardzo dużo zamieszania wprowadza w CT, prawda? Bo wtedy nie musicie ich otwierać, jeżeli się zdecydujecie na wejście na górę czy coś, więc nade na drzwi to powinna być podstawa w ogóle gry w Tero.